Zapraszamy do lektury Kuriera Chicago. Radio Polony. Drodzy Państwo, pragnę powitać w naszym studio panią Asię Szmurlą, przewodniczącą i dyrygentkę całej akcji związanej z obroną Kościoła Świętego Wojciecha w południowej stronie Chicago. I pani właśnie jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry pani. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Pani Asiu, no ciekawe wydarzenia po prostu docierają do ludzi, tych, którzy są może nie bezpośrednio zainteresowani, ale i do tych, którzy są zainteresowani z tym, co się dzieje. A pani jest chyba tym magazynem tych wszystkich informacji, bo pani pierwsza wystartowała z tematem. A jak to wygląda po kolei, to proszę bardzo. Tak, może zabawię się troszeczkę w historię. Jestem pewna do dzisiejszego dnia, że 95% Polonii nie wie, jaki kościół jest ten piękny. Drugą rzeczą, ponieważ Polonia, 350 tysięcy wyprowadziło się poza obręb Chicago i to jest nasz ból. Ale to nie znaczy, żeby się nie wracać do naszej matki, do naszego domu. Ponieważ poprosiła mnie pani organistka Ewa Kobak, ażebym wznowiła, prosząc, coś robiąc, mszę polską. Nie było tam mszy polskiej. W 2015 roku po rozmowach z księżmi, z komitetem dostałam pozwolenie na mszę polską, która odbyła się 5 czerwca 2015 roku o godzinie 8 rano. W grę nie wchodziła żadna inna godzina i raz w miesiącu w pierwszą niedzielę. Była piękna msza pod koncelebracją księdza Majka Lewonia. Miałam z nim przyjemność pracować rok czasu. Wspaniały ksiądz, uduchowiony. Tej naszej pracy nigdy nie zapomnę. Jestem mu niezmiernie wdzięczna. Od czego zacznę? Kościół zastałam w bardzo brzydkim stanie. Nie będę mówić detali. Zaczęliśmy od sprzątania, od dekorowania. Było 60-80 ludzi, etc., etc. Pierwsza moja ulotka była w Montrose Deli i wykonałam pierwszy mój e-mail do pani Łucji Śliwy. Ponieważ okres był letni, więc trudno było wymagać frekwencji, ale ta frekwencja ciągle się powiększała. Wówczas to wiadomo było, że stały rusztowania i archidiecezja sobie życzyła 3 milionów dolarów za naprawę wież. Nie bardzo byłam zorientowana, musiałam wiedzieć, jak msze odbywają się, jaka jest nasza składka. W związku z tym poprosiłam księdza proboszcza, czy mogę partycypować w liczeniu pieniędzy. I bardzo się szybko zorientowałam, że nasza składka niedzielna raz w miesiącu przewyższa ich składki meksykańską i angielską, amerykańską, ponieważ te składki były bardzo małe. Zorientowałam się, ile potrzeba pieniędzy na utrzymanie tego kościoła, co jest z budynkiem szkolnym. To były prace bardzo mozolne, ale również widziałam, że tam potrzeba gospodarza, bo dobry gospodarz, dobra zagroda. Trwało to tak, niewielu było ludzi, aż do momentu 2016 roku, kiedy to przychodziło coraz więcej i poznałam w tym kościele, który zgłosił się do mnie, pana Andrzeja Bobaka, który zaoferował mi pomoc. Dołączyła pani Ewa, dołączyła pani Anina. Nie chcę nikogo urazić, ale dołączyło bardzo dużo ludzi, którzy się urodzili, które były chrzczone panie, które brały komunię i to były najpiękniejsze momenty, kiedy widziałam, że coś chcą zrobić. Ja nie mówię o grupie etnicznej, która patrzyła na mnie nie wiadomo skąd, ponieważ raz w miesiącu sprzątany był kościół, oni tego kościoła nie sprzątali. I to jest największy ból, w związku z tym mówiłam. Dobrze, skoro nie mają pieniędzy, to mają ręce do pracy, to też jest modlitwa. I był odpust, żeśmy zorganizowali fenomenalny odpust. Zaprosiłam gości, takich, których uważałam, na czele z naszym konsulem byłym, Rusieckim. Zaprosiłam pana prezydenta P&A Spule. Ja tych ludzi nie znałam, ja nie jestem osobą polityczną. W moim sercu jest ten kościół i uważałam, że Polonia powinna ten kościół mieć. Po odpuście
zarówno pan konsul, jak i pan prezydent P&A nawiązaliśmy kontakt. Wówczas ja wyjeżdżałam do Australii i nie bardzo miałam dużo czasu. W miesiącu czerwcu spotkaliśmy się w P&A i został powołany klub obrony Kościoła Świętego Wojciecha, na którym właśnie stanął pan prezydent. Ale zaprosiłam również grupę etniczną meksykańską, która napisała appeal, ażeby utrzymać parafię, i co najbardziej było bolesne, w tym appealu nie uwzględnili Polaków. Był jeden pan Tadeusz Olszewski, który nie mówi po polsku. Wszyscy Meksykanie. Więc mieli już adwokata Brodiego i to było najbardziej nam bolesne. Znali mnie rok czasu, wiedzieli, co ja robię, i nie poproszono mnie. W tym kościele jest również chór międzynarodowy pod dyrekcją pani Ewy Kobak. To są ludzie, którzy nie mówią po polsku, ale śpiewają po polsku. I ta modlitwa przez nich śpiewana była znakomita. Ponieważ na odpuście spotkałam również panią Sękała, gdzie jej wnuczki śpiewają i grają, i była szczęśliwa, że mnie zobaczyła i żeśmy dołączyli z grupą orkiestry Dentej. Więc Kościół zaczynał już być inny. Pojaśniał, ponieważ było więcej wiernych. Wszyscy byli zainteresowani mszą. Te msze były niecodzienne, ciekawe. Coraz więcej ludzi przychodziło. Krzyż nosił pan Alojzy, który notabene w tej chwili jest w Polsce, a jego rodzice budowali ten kościół, który jest skarbnicą wiedzy. W tej chwili jest w Polsce, w Białymstoku, do mnie dzwoni i msze odbywają się w obronie kościoła świętego Wojciecha, w kościele świętego Wojciecha na Warszawskiej w Białymstoku. Co jest dalej? No, zaczęły się tworzyć różne podgrupy i grupy, ale był jeden cel, ażeby był kościół i parafia. Okazało się, że w miesiącu lipcu żeśmy już stracili parafię. Odezwa była epilu, że nie będzie parafii. Ja robiłam podsumowanie mojej rocznej pracy i było mi bardzo przykro, że o tym kościele nikt nie dowiedział się z ambon, nikt nie dowiedział się od proboszczów, od księży, od prezbiterianów, zakonnic, biskupów, archidiecezji, tylko ode mnie, od osoby świeckiej. I ludzie byli zdziwieni, i ja też. A kiedy zwracałam się do księży, jest przykro, ale kazali mi o tym kościele nie mówić. Więc moje pytania były bardzo proste. Czy ja walczę z restauracją, z klubem nocnym? Bardzo jest mi przykro. Bardzo mi jest mi przykro, bo mnie obrażano. A żeśmy szli i żeśmy nie ustawali. Najbardziej bolesne dla mnie było to, że chrzest polski odbył się w Maryville w Indiana. A przecież mamy patrona Polski, Kościół Świętego Wojciecha, ponieważ on jest w Pilsen, można było dowieźć autobusami ludzi, a parking zarezerwować dla gości. Można było wszystko zrobić. Tylko rozumiem grę szach. I wiedziałam o tym, że mam ciężką walkę, ale jestem i byłam szczęśliwa, że po drodze spotkałam cudownych ludzi, którzy byli moimi nauczycielami, i spotkałam tych ludzi, którzy do mnie dołączali. Ponadto było mi bardzo przykro, że od samego początku wszyscy mówili, że po co ja to robię, ten kościół i tego kościoła nie będzie. W związku z tym, żeśmy mieli pierwszy protest, który organizował pan Olszewski pod katedrą w ubiegłym roku. Niewielu nas było, ale on był, żeśmy zaistnieli. Ponieważ dochodziły już słuchy, że nie mamy żadnych szans. W związku z tym ja musiałam tak pracować z proboszczem Enrightem, ażeby te msze polskie były, a jednocześnie żebyśmy mieli więcej czasu do uratowania tego kościoła. Nie wiem, kto ma jakie zdanie na temat proboszcza. Ciężko mnie było, ale później mi się dobrze z nim pracowało, ponieważ ja miałam zakaz mediów w kościele. Nie można było filmować, nie można było wprowadzać żadnych dziennikarzy. I po pewnym okresie czasu, po rozmowie z nim,
po prostu pozwolili, góra lodowa prysła. To był mój najpiękniejszy moment, ale nie mogłam liczyć pieniędzy. Już nie wiedziałam, jakie są wpływy, ponieważ ja nie jestem i nie byłam parafianką. No cóż, musiałam przestrzegać regulamin, bo to jest ważne. W momencie, kiedy ksiądz Lewoń odszedł na swoją parafię, został mianowany proboszczem, musiałam szukać księdza, którego zaakceptuje archidecezja. To nie jest tak, proszę państwa, że ja sobie biorę księdza, jakiego ja chcę. Archidecezja, wybraliśmy księdza Roberta Frączaka z parafii świętej Konstancji i został zaakceptowany przez archidecezję. Ale może wrócę do tego, że była pielgrzymka rokroczna do Maryville, Indiana i żeśmy szli w tej pielgrzymce z banerem aż do Maryville. Żeśmy doszli. Szedł z nami ksiądz Robert Frączak. Pocieszał nas, bo proszę sobie wyobrazić, nieść baner duży, ręce są zbrzęknięte. Więc wymienialiśmy. Janusz Olechny, niesamowity mężczyzna, który do mnie mówił, nie martw się, my go doniesiemy. Tak, żeśmy go donieśli. Tylko wchodząc do sanktuarium, przewitano nas, a później żeśmy wyszli. Wyszli z tym banerem i ojciec Kleczko nie pozwolił nam banera postawić pod ołtarzem, tylko kazał z boku postawić. Żeśmy go postawili z wielką pokorą. A później właśnie mieliśmy chrzest. Obchody chrztu w Maryville. I to są sprawy bolesne, a prawdziwe. I w tym momencie mieliśmy trzeci protest, bardzo grzeczny, bardzo spokojny, upominając się o nasz kościół. Dlaczego mamy ten kościół kupić? My Polacy, którzy żeśmy budowali. Proszę państwa, to nie chodzi o to. To nie chodzi o mury kościoła. To chodzi o nasze dziedzictwo. To chodzi o to, że mamy dług w stosunku do Polonii, do tej starej Polonii, bo gdyby jej nie było, to by nie było regionu Młodych Polek, to by nie było PNA, to by nie było tego, co jest. My mamy tylko dlatego emigrację polską, ponad stuletnią, że rządy nasze były takie czy inne i nas wyrzucano z tego kraju. Inni szli za chlebem, inni chcieli kończyć uczelnię. To nie można nas wszystkich wrzucać do jednego kosza. I to jest największy ból, że my tego długu nie jesteśmy w stanie spłacić. Nie w sensie moralnym, ale w sensie takim, że żadna z nas Polonia nie jest w stanie wybudować takiego kościoła. To jest replika świętego Pawła za murami z Rzymu. To są organy, gdzie jest tylko 5 takich organów w całym świecie. To są mury Carrera, z których jest zrobiony Święty Wojciech, ołtarz, to jest Pieta i Ambona. To nie trzeba mieć serca, żeby tego kościoła nie widzieć. To trzeba być zatwardziałym i myśleć tylko o sobie. Archidecezja do nas wyciąga rękę i prosi o pieniądze. Prosi o pieniądze, wpłynęło do kasy archidecezji w ubiegłym roku 400 milionów dolarów, żeby chociaż 1% z tych pieniędzy oddano na kościół Wojciecha, nie mielibyśmy żadnego problemu. W każdym kościele się mówi, że proszę dać. Jeśli ktokolwiek spojrzał z państwa na wykres, do czego są potrzebne pieniądze, to tylko jest parę procent na rodzin. Na nasze rodziny, a gdzie idą pieniądze? Nie jestem brutalna, aczkolwiek mnie obrzucano błotem. Ale proszę państwa, jeśli kieszeń jest pusta, więc niewiele można zrobić, a my możemy w tym przypadku zastopować dawanie pieniędzy. Może się ktoś obudzi i zrozumie, co to znaczy Polonia, co to znaczy dziedzictwo, co my znaczymy. My znaczymy wówczas tylko na paradach. Potrzebują naszych działaczy. Politycy chcą jeździć na karawanach. Tyle listów, ile ja wypisałam. Na żaden list nie było odpowiedzi. Ja osobiście wysyłałam epil. Do dzisiejszego dnia jest zero. Więc co my znaczymy w tym kraju? A w tej chwili jest tak modne słowo jak emigracja. Wszyscy strajkują, wszyscy protestują, wszyscy się czegoś domagają. Czego my się możemy domagać? My jesteśmy też emigrantami.
i domagamy się, żeby Kościół pozostał z nami. Dostałam wczoraj wiadomość, że jeden z Arabów kupił ten Kościół i właśnie ma być szkoła muzyczna. Ja takich myśli nie dopuszczam, bo sobie nie wyobrażam. Dzwonią do mnie, mówią, w waszych kościołach będą meczety. Dzwonią do mnie i mówią, że będzie salon kosmetyczny. Proszę państwa, proszę do mnie nie wysyłać takich e-maili i nie dzwonić. Ja o godzinie drugiej podnoszę telefony, mnie straszą. Proszę mnie nie straszyć, bo jeśli mnie wsadzą do więzienia, to będę wiedziała za co. W tej chwili będzie następny protest, tak jak wspomniałam, pod tytułem postulatów, żądań 5 marca, też o godzinie 11, ponieważ nie będziemy już mieli mszy. W tej chwili dostaję e-maile, że jest dopięcie dealu sprzedaży. Wiem, że ma być 26, ale nie zastanawiam się nad tym, bo jak państwo wiedzą, prawo też jest kanoniczne. I prawo kanoniczne wyraźnie mówi, ażeby rozmawiać. Więc o jakim Jezusie Chrystusie my mówimy, o jakim liderze, skoro od ubiegłego roku na otwarty list do pana, do naszego kardynała nie mamy do dzisiejszego dnia odpowiedzi. Ja przepraszam, ja nie wchodzę w politykę, ale jeśli pisze ten list otwarty, prezydent, który nas reprezentuje w całej Ameryce, i nie odpisuje się do niego, to coś jest nie tak, nie tylko ten list, bo jeszcze wiele innych listów. Ja byłam z panem prezydentem w archidiecezji. Z nami nikt nie chce rozmawiać. I to jest argument, że możemy podać do sądu. I wiadomo o tym, że to jest prawnie. Dlaczego jeden bajer jest brany pod uwagę, a nie my? Ponadto, jak państwu wspomniałam, do mnie dzwonią ludzie z Polski. Dzwonił pan Knurowski, który powiedział, że będą stali pod kościołami, będą zbierali podpisy, wyślą list z podpisami do naszego kardynała i do papieża. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Proszę mnie nie opuszczać, proszę dołączać. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Adresuję do wszystkich Polaków tutaj, jeśli się czują jako Polacy. Adresuję do księży, do proboszczów. Jeśli nam już nic nie wyjdzie i nadzieja umrze, to żeby ten Kościół był przeszkodą w zapomnieniu. Pani Asiu, to są przeboje, które przeżywacie przez ostatnie, przeżywamy w sumie przez ostatnie 2 lata. Ja muszę pani coś powiedzieć, przedtem nie wspomniałem. Otóż jadąc tutaj do redakcji, słuchałem radia WBBM 780 i oficjalnie powiedziano, że Kościół został sprzedany dla szkoły muzycznej czy akademii muzycznej. Przepraszam. I dzwoniąc do archidiecezji, nikt nie odpowiada na telefony, jeśli ktoś chce więcej informacji. Ale tyle było tylko powiedziane, że w ciągu następnych kilku dni nowi właściciele się wprowadzają do pomieszczeń. Tak, ja w tym momencie dostałam też e-mail. Nawet jeszcze jego nie czytałam jako news. Jako news, ale ponieważ jechałam tutaj w samochodzie, nie mogłam tego przeczytać. Dzwoniono do mnie, pani Anina do mnie dzwoniła i w związku z tym tak, mam news DNA raport. I właśnie w sprawie sprzedaży kościoła. Tak, mam go. Jeszcze nie czytałam. Niezależnie od tego, nie wiem dlaczego, skąd te się wzięły różne terminy podpisu dokumentów, bo wiem o tym doskonale, że szkoła muzyczna potrzebuje 15 milionów dolarów. Nie wiem, kto da takową pożyczkę, z uwagi na fakt, że jeśli jest 40 uczniów, to jak można spłacić 15 milionów dolarów. Co najgorsze, że ta szkoła muzyczna pochodzi z miejsca, gdzie nasz dawny prezydent był, to znaczy z Hyde Park. I później chcą przenieść się do University. Nie wiem, nie znam polityki, nie chcę tak daleko pójść. Wiem jedno, że tam nasz Paderewski grał na fortepianie w tym kościele. Więc o czymś to świadczy. Proszę panią. Niedawno była informacja w Sun Timesie, czytałem sam, więc
Jaka jest przyczyna postępowania takiego? My, jako Polacy, Polonia, traktowani jesteśmy jak zero. Zgadzam się z panem. W tej chwili, jeśli idzie o przedstawicieli w świecie politycznym ze strony Polonii, jest następne zero. Tak. Załatwiani jesteśmy dyplomatycznie. Teraz tak, archidiecezja, przepraszam, wypłaciła do tego czasu ponad 140 milionów za pedałów. Naszych pieniędzy. Za molestowania i za te inne. Tłumaczone jest właśnie, że nie, tam żadne parafialne czy parafian pieniądze nie zostały zużyte. I pytanie jest, czy teraz brakło już tych dolarów, te 2,3 miliona, które mają wypłacić następnemu zapewnego księdza McCormicka i przez to się sprzedaje. To ja nie myślę też, że to akurat nie szkoła muzyczna, tam ma być, jeszcze słyszałem taką wersję, że ale tabernakulum ma zostać w tym budynku kościoła, dosłownie. To takie bajki można opowiadać niejednemu. Proszę pana, może wejdę w pana słowo. Tak, moje pytanie, ponieważ mnie księża uświadamiali, że jest tak zwana reforma, ja rozumiem, parafie są grupowane, kościoły, my jesteśmy w grupie piątej, że później która się utrzymuje, która nie. Ja to wszystko rozumiem, że jest więcej budynków jak wiernych. Ja też to rozumiem, ale czy jest reforma pod naszego wierzę w Boga Ojca? Czy jest reforma siedem przykazań bożych i kościelnych? Mało tego, ksiądz mi powiedział, że wizja naszego kościoła to są msze w parkach, plażach, w restauracjach. A moja wizja to jest taka, bardzo prosta. Skoro sprzedajemy, to może zacznijmy sprzedawać cmentarze, ziemię cmentarną z uwagi na fakt, że bardzo modne jest popielenie zwłok. W związku z tym prochy są rozsypywane. To po cóż nam cmentarze? No ale cmentarze też są sprzedawane, ponieważ stoją już dzisiaj restauracje z kawą właśnie na terenach cmentarzy. Proszę panią, myśmy nie wiedzieli o jednej rzeczy, a ta rzecz stała się w czasie Soboru II Watykańskiego. Dopiero teraz wychodzą takie echa, odbicia tych ech i słyszymy, jakie decyzje pozapadały, które były jeszcze decyzje dokładane później przez indywidualnych i mamy taką sytuację, jaką mamy. W ubiegłym tygodniu w mojej ręce dostała się ulotka właśnie w sprawie Kościoła Świętego Wojciecha. Jeżeli doszło do sytuacji takiej, że nikt nie chce nawet dyskutować na ten temat, ale kopertki to coraz nowsze przysyłane są właśnie do parafian i do domu i w tym apelu, w tej ulotce jest też apel inny. Jeżeli w ten sposób postępuje się z katolikami, Polakami, i w ten sposób traktuje się potomków tych, którzy budowali tą świątynię, to w tych kopertach zwrotnych powinny się znajdować zera, tak, czyli natynk. Tak. Już w ubiegłym roku na moje hasło, skoro sprzedajecie kościoły, to po co są wam potrzebne pieniądze? Ludzie wysyłali, podpisywali. Ja poznałam pana, który wysyłał rocznie do archidiecezji ponad 200 tysięcy dolarów. Zrobił kopię z poprzednich lat, udokumentował to i powiedział absolutnie, od dzisiejszego dnia to jest Kościół nasz. To jest Kościół nasz. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Jeśli jest kieszeń pusta, nie można dużo zrobić. To jako my, jako Polacy, dostaną pieniądze na pewno od Amerykanów, God bless America. Ale my Polacy wreszcie powinniśmy się postawić. Ja apeluję, ponieważ są w tej chwili listy z podpisami. Jedna z pani Maria została wyrzucona z kościoła. Nie będę w tej chwili mówić z jakiego. Przez księdza nie pozwolono jej, żeby stała i prosiła o podpisy. To ja w takim razie dołożę jeszcze temat inny. Związany oczywiście z naszymi sprawami kościelnymi. Rok 1995. Przypadek sprawia, że ja w swojej osobie i prezes Związku Podhalan znajdujemy się w studiu radiowym pani Łucji Śliwy. I rozmawialiśmy, zbliża się rok 2000, czyli rocznica 2000-lecia chrześcijaństwa. I Polska, i Polacy, jako ten naród, który w 90% jest katolicki, nie powinna zostawić jakiegoś konkretnego śladu dla przyszłych pokoleń. I w oparciu o
przypadek znowu, padła propozycja z mojej strony, czy nie można takiej statuły jak w Rio wybudować w Polsce. No i temat został podchwycony błyskawicznie, niczym do domu dojechałem od pani Śliwy, to już znalazłem księdza, który mnie znalazł z kolei i już miał i miejsce, i chętnych do tego wszystkiego, wszystko grało. Wszystko, aha, były to oczywiście Kielce, ponieważ on tu był na wizycie. Więc w porządku, w Polsce, w Kielcach, czemu nie? Wszystko też było fajne do pewnego momentu. Pomnik miał stanąć na górze Telegraf, która zaraz jest po sąsiedzku. No ale po paru tygodniach wyszła decyzja, ponieważ Ruscy mieli nadajniki radiowe z drugiej strony tej góry, więc oni się nie zgadzają na nic, co by tam mogło być. I trwało to wszystko gdzieś z półtora roku, ogłosiliśmy konkurs na ten pomnik, wszystko grało, no i w końcu przyjechał człowiek specjalnie z Kielc, tutaj do nas. Był z nami 3 dni i w 4 dniu mówi nam tak, przyjechałem tutaj specjalnie z mojej inicjatywy, zobaczyć jak wy się zachowujecie i w jakim celu, jak postępujecie w związku z ideą budowy tego pomnika. I wy podchodzicie serio do tego i ja chcę was powiadomić, że oni was chcą wyrolować, chcą tylko wyciągnąć od was pieniądze. Przyjechali, najpierw pojechali do Moskala, tam było wszystko ustalone i mówi, jedźcie, sprawdźcie, no i pojechaliśmy. Prezydent miasta nie wiedział nic o tym. Mieliśmy spotkanie z biskupem, z tym księdzem, który był wmieszany w to, Jan Śledzianowski, i my słuchamy, a on mówi, jakie to by było wspaniałe. Mielibyśmy kulę, na której stałby ten pomnik, a w tej kuli znajdowałyby się 4 kaplice, ortodoksyjna synagoga nasza, więc jak myśmy wrócili i przekazaliśmy to komitetowi, no to mówią, słuchajcie, my żadnych ortodoksyjnych ani synagog nie mamy zamiaru budować, więc im fajnie odpisałem list w imieniu, że jak chcą budować, proszę bardzo, a nas to już wcale nie interesuje. W porządku, za parę tygodni ten list, który wysłałem tam, znalazł się wydrukowany w dzienniku związkowym z dopiskiem u góry, gdzie są pieniądze Polonii. A pieniądze Polonii znajdowały się nie indziej, nie gdzie indziej, tylko w Banku Związku Narodowego Polskiego. I pytałem i redaktora, i prezesa Moskala, mówię, co wy wydziwiacie? No to jeden zrzucał na drugiego, w każdym razie te pieniądze żeśmy wyciągnęli z banku, daliśmy do innego i przenieśliśmy się z całą inicjatywą do Tarnowa. Ponieważ tu jest masa tarnowiaków, rozmawialiśmy w Związku Klubów Polskich, mówię, czemu nie? Sprawdziliśmy, zorganizowaliśmy spotkanie w Tarnowie, przyszło 200 osób z obydwu województw, wszystko gra, za wyjątkiem jednej pani, jakiejś radnej Tarnowa z którejś tam partii i mówi, że ale czy to nie będzie problemu, jak pomnik będzie rzucał cień na miasto? No ale to widocznie rzucał cień na jej głowę w tym momencie, także no i rozpoczęła się akcja w mieście. Myśmy pieniądze zbierali tylko przez jeden dzień w radiu. Zebraliśmy 320 tysięcy. Wow. Został stworzony projekt. Napisany przez architektów. Zostały przeprowadzane badania ziemi przez firmę z Krakowa, która kosztowała $1000. Wszystko było w porządku. No i nareszcie biskup oczywiście Squartz nigdy się nie zgłosił na spotkanie, tylko jak przyjechał do Chicago, to poprzez księdza Gowina poprosił mnie, czy bym się nie spotkał z nim. Pomijając, co tam, jaka rozmowa była, na końcu mówi mi tak. Mówi, proszę pana, jeżeli ten, co jest nad nami, nie będzie chciał, ażeby jego pomnik stał na górze świętego Marcina, to my i tak na to nic nie możemy zrobić. Myślałem nad tymi słowami dosyć długo, ale później doszedłem do wniosku, że ty już wiesz, że ten pomnik tam nie może stanąć. I proszę sobie wyobrazić, jak wrócił stąd, poszedł do gazety Temi w Tarnowie i wypowiedział się w tej sprawie do tego nawet stopnia, że my pod tym pomnikiem mamy klub nocny zbudować. Come on! Oh.
w ten sposób, żeby grano, a tutaj, bo ja się dowiedziałem dopiero po kilku latach, tutaj mieliśmy niejakiego pana Adasia Dyczkowskiego, który prowadził program radiowy Związku Narodowego Polskiego. I nie wiedziałem o tym, że pan Adaś Dyczkowski ma swojego wujka, który nazywa się też Adaś Dyczkowski, tylko że on był biskupem Zielonej Góry i Gorzowa. No i poprzez episkopat i swojego wujka otrzymał następny rozkaz załatwienia mnie, a ze strony PNA-u, gdzie oni mu płacili za tą pracę tego radia, to mnie zrobili, proszę panią, złodziejem i mordercą jeszcze do tego. I przed kim ja i gdzie miałem się tłumaczyć. I to zostało tak fajnie połknięte przez lud, że do dzisiejszego dnia, nawet ostatnio, bo tu dotarły do mnie echa na spotkaniach w Pryscylii bodajże i w Konstancji, no to kurier i ocytko to jest dalej złodziej i morderca. A rzeczywistość jaka jest? Tutaj ma pani kopię tego wszystkiego, co powiedziałem, plus dobrze, wszystkie numery. Dobrze, że pan to powiedział. Ja muszę państwu powiedzieć jedną rzecz, że w ubiegłym roku, i to mam też udokumentowane, pan Stanley Brooks przekazał 3 miliony dolarów, on jest Polakiem, do archidiecezji na reparację wież, bo tyle zażądano. Ponieważ tam były jakieś historie, no taki, no, nieważne, archidiecezja zwróciła te pieniądze, to znaczy, że miała plan od dawna, co zrobić z tym kościołem. I my, jako szczególnie ja, stałam się bardzo niewygodna, bo zaczęło się nagłaśniać o tym kościele. W związku z tym w ubiegłym roku, kiedy poprosił mnie pan Spula, myśmy mieli taki quick meeting, że właśnie teraz, ponieważ otworzyło się zielone światło, może będziemy coś działać z tym kościołem. I grupa etniczna miała zebrać pieniądze. Tak podeszli właśnie tego pana Brooks, że ten pan Stanley wpłacił na preservation 1 000 000 dolarów. Co to jest zupełnie cywilna instytucja, nie ma nic wspólnego z kościołem. Więc byliśmy w szoku pod tytułem oszukaliście nas. I teraz jest zawieszenie. Okazuje się, że jedni mówią, że wielki pan Arab kupił ten kościół i będzie Akademia Muzyczna i etc. meczet. Inni mówią, że jeszcze coś innego. Mnie głowa jest w rozpadzie, a ja mam pytanie może. Proszę mnie pokazać księdza, który pójdzie do tabernakulum i powie: Jezusie, tu już nie ma dla ciebie miejsca. Wynosimy się stąd. Ja chciałam widzieć właśnie ten moment. Jak to będzie? No ale ma pani drugi moment. Jeżeli mówi się, że jeżeli sytuacja w kościele diecezji chicagowskiej będzie taka, jaka jest, w ciągu 4 lat ubędzie tam iluś księży, bo pójdą na emeryturę, to może dojść do tego, że się zamknie na terenie diecezji 100 kościołów. To powiedział kardynał. I teraz, proszę panią, pytanie jest, to jeżeli tych księży nie ma, to dlaczego została zablokowana droga przyjazdu seminarzystów z Polski, jak to było do tego czasu? Może ja panu odpowiem bardzo prosto, ponieważ tak się pięknie mówi na temat módlmy się. Ksiądz mówi, będę się modlił za ciebie. Czy jeśli mówię o kościele, będziemy się modlić. Ja to sobie rejestruję. Nie ma powołań, więc ja odpowiadam, bo prosiłam zakon. No nie mamy, jesteśmy małym zakonem. No to proszę się modlić o powołania. I sobie zarezerwowałam jedną niedzielę, ażeby zrobić przejażdżkę po kościołach, być na mszy i słuchać uważnie homilii i kiedy się zaczną księża modlić o powołania. W 5 kościołach byłam i ani jednej modlitwy nie było na temat powołań. No skąd się księża wezmą? A no właśnie, ale następne pytanie jeszcze jest, dlaczego jako jedyna instytucja na świecie, chodzi o Kościół katolicki amerykański, jedyny płaci za te wszystkie molestowania, które są i takie, które są zmyślone, ponieważ ci oskarżeni to w ogóle nie mieli głosu, tylko tak było, tak się stało i płacić trzeba, nie ma o czym dyskutować.
A ta odpowiedź to jest bardzo ciekawa. Ja w tej chwili nie chcę tego mówić, ale jest bardzo ciekawa, dlaczego tak się stało, że za jeden przypadek teraz płacimy wszystkie. Tak. No więc, a czyli ta ulotka, którą w ubiegłym tygodniu otrzymałem, to ona wchodzi w życie i to jest to lekarstwo, że jeżeli w ten sposób się postępuje z nami, z naszym kościołem, to koperty, które będą przychodzić, będą puste, odsyłane. Tak, i proszę przesyłać, jeśli ktokolwiek może pisać własne listy bądź podpisywać te, które już my mamy, proszę wysyłać do archidiecezji. Ja bardzo Państwu, wszystkim tym, którzy ze mną spędzili czas okresu 2 lat, wszystkim tym, którzy pomagali, wspierali, czy w słowie, czy dając pieniądze na tacę, czy zapalając świece, wszystkim tym, którzy ten kościół leży chociaż troszeczkę na sercu, wielkie moje podziękowania i schylam głowę przed wami. Nie wiemy, co będzie, ale będziemy walczyć, bo to jest nie koniec. Ponadto Kościół Świętej Matki Boskiej Anielskiej był zamknięty 5 lat. No nic, drodzy Państwo, naszym gościem była pani Asia Szumlo, szefowa Komitetu Obrony Kościoła. No, tak, bo to się nadstawia, proszę panią, głowę i ta głowa później jest do bicia przez następnych, a coraz mniej jest tych odważnych, którzy chcą powiedzieć tą prawdę. W tej chwili to się okazuje, że mamy jednego, który się nazywa Trump, który tą prawdę zaczyna wyciągać. Ja go pisałam. Ja. I wiemy, jak wygląda sytuacja, no ale mamy nadzieję, że będzie lepsza. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Dziękuję. Radio Polony. Zapraszamy do lektury Kuriera Chicago.